Nowe ogłoszenie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król Polski i Maryja Królowa Polski. Obecny czas nie sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu zaplanowanym działaniom, związanych z produkcją i wysyłką modlitewników i obrazków. Dlatego długo czekaliście na kolejny dodruk zamówionych i zapisanych na liście rezerwacyjnej pomocy Bożych dla umocnienia waszej wiary. Dobra wiadomość jest taka, że modlitewniki są wreszcie w toku produkcyjnym i w najbliższym czasie będą poświęcone przez kapłana egzorcystę w rycie łacińskim. Następnie zostaną wysłane do wszystkich, którzy dokonali wcześniej tych zamówień. Kolejne zapisy zamówień na modlitewniki i obrazki będą przyjmowane telefonicznie jak dotychczas u Haliny pod numerem telefonu 507 015 737 codziennie oprócz niedzieli, od godziny 10 do 18, z przerwą na koronkę i obiad od 15 do 16. Jest także dobra wiadomość o listopadowym terminie produkcji medalionów Bożej Nadziei Trójcy Świętej. Informacja szczegółowa będzie podana w następnym ogłoszeniu. Najlepszą wiadomością są słowa z nieba skierowane do mnie, cytat: córko moja, drukuj więcej modlitewników, zapraszaj aniołów do pomocy w kolportażu i rozpowszechnianiu, to dzieło ma pełne moje błogosławieństwo, słowa Boga Ojca. Następne słowa Pana Jezusa z orędzia z dnia 25 października 2023 roku, cytat: oto w ostatnich dniach żywy płomień uzyskał ustne błogosławieństwo i imprimatur na zestaw, nowen, rachunek sumienia i modlitewnik. Od tej chwili wzrasta moc sprawcza tych dzieł, będzie można zyskać o wiele więcej niż dotychczas Bożych łask. Podaję także telefon do Łukasza 514 209 772. Tu można zamówić oddzielne podręczne broszury o generalnej spowiedzi oraz nowenny do codziennego odmawiania, na przykład w kościele. Ponieważ jesteśmy na granicy wielkich i ważnych wydarzeń, czas dany ludzkości z woli Bożej ponownie przyspieszył, słabnie wszędzie modlitwa i wiara, a działania złego ducha są coraz mocniejsze. Trójca Święta i Matka Boża dają nam narzędzia zabezpieczające swoje dzieci Boże, abyśmy w jedności z Bogiem i Jego mocą wytrwali, ratowali swoje rodziny i bliskich na wieczność. Pamiętając o tym, że zniknęła już Boża ochrona nad Polską, to znaczy następuje już sprawiedliwość, a obecne Boże błogosławieństwa nam dawane należy docenić, bo jest to ratunek zesłany od Stworzyciela i nikt, kto nie posłucha słów samego Boga, nie przetrwa. Już mamy niewiele czasu, gdy będziemy zmuszeni do ukrycia się, do katakumb, wtedy pozostanie nam modlitwa i te sakramentalia posiadające łaski i ochronę, które tu zostały wam przekazane. Dana jest nam szansa, wielu skorzysta, ratując siebie i rodziny, jesteśmy tą małą resztą. Nowym Jeruzalem, wybranym zaczątkiem Królestwa Bożego, tu na polskiej ziemi, tu się spotkamy, jak spełnimy warunki, wolę Bożą. Z Panem Bogiem. Halina Maria.